Kamiński rozpędza się, zagrywa piłkę do przodu. Jest Benedyczak, pole karne. Benedyczak! Jest gol! 1-0 dla reprezentacji Polski. Piąta minuta gry, Adrian Benedyczak. I Polacy prowadzą z Niemcami w Aspach. 1-0. Bardzo dobry czas. W ostatnich tygodniach Adriana Benedyczaka trafia regularnie w barwach Parmy i dzisiaj również wpisuje się na listę strzelców. Piłka przejęta w kole środkowym przez Kamińskiego, prostopadłe podanie. Piłka odbija się od próbującego interweniować reprezentanta Niemiec. Trafia pod nogi Adriana Benedyczaka, a były zawodnik Pogoni Szczecin pakuje piłkę przy bliższym lewym słupku bramki wychodzącego Filipa. Mamy mnóstwo szczęścia w tej sytuacji. Teraz mamy z kolei okazję do kontrataku. Kamiński do Benedyczaka. Benedyczak, pole karne. Benedyczak! 2-0! 2-0 dla reprezentacji Polski. 12 minuta gry. Adrian Benedyczak. Jest przy nim Bom, nie ma faulu, skóraś! 3-0! 3-0 dla reprezentacji Polski! Zabójcze 15 minut biało-czerwonych w Aspach, Niemcy na kolanach, Michał Skóraś świetnym, technicznym strzałem prawą nogą wpakował piłkę do siatki. No nikt się tego nie spodziewał, że Polacy po 15 minutach będą prowadzić z Niemcami 3-0. Lewa flanka, jest przy piłce Kamiński. Okazja, Kamiński broni, Luka Filip, dobitka, gol! 4-0! Reprezentacja Polski prowadzi z reprezentacją Niemiec. Kacper Kozłowski wpakował piłkę do bramki. 90. minuta gry, taką właśnie klamrą spieli ten znakomity występ w dzisiejszym spotkaniu zawodnicy Macieja Stolarczyka.